Dzień dobry widzowie, dzień dobry słuchacze na platformie YouTube, na platformie Spotify Studio 51. Marcin Szwedowski w gościnnych progach Studia Emitter na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Jesteśmy w Opolu w budynku Centrum Nauka Biznes. Dzisiejszy gość to osoba, która jest. Bardzo wyczekiwana przez Was i bardzo się cieszę, że udało nam się zaprosić mojego dzisiejszego gościa i że dzięki, będziecie, my, będziemy wszyscy, Wy i ja, mogli dowiedzieć się, wszyscy kibice Odry, dowiedzieć się z pierwszej ręki informacji o nowo powstającym stadionie opolskim, pan prezes Zakładu Komunalnego w Opolu, pan Patryk Stasiak. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie prezesie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. To naprawdę dla nas duża radość, że najwyższa instancja, bo no, jak osobiście pan prezes się tutaj zjawił, żeby porozmawiać z nami o nowo powstającym stadionie opolskim. I teraz zadam pytanie takie, może od końca zacznę. Dla mnie zakład komunalny w Opolu na pierwsze skojarzenie, no to zarządzanie cmentarzami. Ale żeby była jasna sprawa, strefa płatnego parkowania, targowisko miejskie, zieleń miejska, centrum wystawienniczo-kongresowe, centrum przesiadkowe i teraz nowo powstający stadion opolski. No można by jeszcze dodać no są biznes, czyli odpadowy, tak? Czyli składowisko odpadów i dwa e, punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz transport komunalny. Działalności w sumie mamy 11. To jest naprawdę bardzo złożona spółka, składająca się z wielu działów, w których pracuje mniej lub więcej ludzi. No ale mamy bardzo szerokie portfolio działalności, to fakt. Część kibiców na pewno pierwszy raz kiedy usłyszała, że to zakład komunalny będzie y nie wiem, kto nazywa Dobry, odpowiedzialny za, za budowę, nadzorowanie budowy i później za, za prowadzenie stadionu opolskiego. No to część kibiców mogła mieć takie lekkie obawy, tak? Że jakby jednak zakład komunalny nie ma doświadczenia w zarządzaniu tego typu obiektem. Chociaż teraz jak Centrum Wystawienniczo-Kongresowym też jest dużym obiektem, zresztą zlokalizowanym niedaleko. A jakie były pana emocje? Kiedy pamięta pan, kiedy, kiedy pierwszy raz taki pomysł pojawił się ze strony Urzędu Miasta? No pamiętam, to początek. To był praktycznie początek mojej pracy w zakładzie komunalnym. Pamiętajmy, że jeszcze, gdy byłem dyrektorem Centrum wystawienniczo kongresowym był ogłaszany konkurs na wizualizację jakby tego stadionu, na jego taki zarys, ogólny wygląd. To, to ten konkurs miał jeszcze miejsce w CWK, gdy tam byłem dyrektorem, ale przyznam szczerze, że wtedy nie wiedziałem, że będę osobą odpowiedzialną za, za budowę tego obiektu, tak? za nadzorowanie budowy tego obiektu. Nie było obaw. Kiedy, oh, pa, kiedy to już jakby. S, s, yy, kiedy, no, Okej, okay, rozumiem. Kiedy zapadła decyzja, czy pojawiły już takie pomysły, to jeszcze nie, nie był pan na tym stanowisku. Natomiast kiedy obejmował pan stanowisko, nie miał pan obaw żadnych takich, że, że to jest bardzo duże przedsięwzięcie. Zdawałem sobie z tego w 100% mm -hmm. sprawę. Yy, I obawy były, bo yy, nie, i zakład komunalny, ja osobiście nigdy nie miałem doświadczenia w prowadzeniu budowy w takiej skali. Mm -hmm. yy, niektóre sprawy są powtarzalne z budową w skali mniejszej, ale to tylko niektóre, bo jednak no, tutaj mamy do czynienia z, z dość jednocześnie niby prostym, ale i w szczegółach złożonym obiektem. Gdzie styka się wiele branż, gdzie trzeba patrzeć na to i nadzorować to, co robi generalny wykonawca na wielu frontach, to wymaga zaangażowania wielu osób, więc naszym zadaniem było przede wszystkim najpierw zdobyć odpowiednie osoby, które będą wsparciem i pomocą w przejściu przez cały proces budowy, począwszy od całego postępowania przetargowego, bo od tego się przecież zaczęło. Więc tu była istota, żeby wyłonić podmiot, no możliwie najlepszy, który w kryterium ceny, bo to było kryterium jedyne, czyli dając najlepszą cenę, zarazem będzie podmiotem, który no, podoła temu zadaniu, tak? Zrobi je możliwie najlepiej. Nie mówimy tak, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, ale uważam, że. Na dzień dzisiejszy, na to co widzimy, a już jesteśmy no, blisko końca, tak? Więc z jakąś tam dozą pewności możemy powiedzieć, że co jak co, ale, ale firma Mirbud jest na pewno tą firmą, która wie co robi. Widać to doświadczenie w, tych, w tej branży budowy obiektów tego typu. To się przekłada na, na to, że jesteśmy dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteśmy na pewno. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. HRF to taki skrót, gdyby mógł tak. pan go rozszyfrować, bo ja dla mnie przyznam szczerze, że to było pierwsze Har zetknięcie z tym. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy to jest taki dokument, tak naprawdę duża tabela Excelowska, która rozpisuje poszczególne etapy, poszczególne dziedziny, które elementy, które są budowane w danym czasie. Czyli rozpisuje nam okres 36 miesięcy, bo na taki okres była rozpisana umowa. I mówi dokładnie, co w danym miesiącu będzie realizowane, w jakim stopniu, no bo wiadomo, że nie wszystko zaczynamy w jednym miesiącu i kończymy w tym mm -hmm. samym, tylko niektóre elementy, takie jak choćby fundamenty czy, czy, czy budowanie całej tej konstrukcji żelbetowej, no to trwało kilka miesięcy. Teraz też są nakładanie na przykład membrany zewnętrznej, też trwa około dwóch miesięcy, więc to wszystko jest rozpisane w czasie dodatkowo. Jest wycenione, a więc też wiemy, jak wygląda ta predykcja, ta przyszłość, jeżeli chodzi o, o wydatkowanie pieniędzy za poszczególne elementy, bo płacimy dopiero po zrealizowaniu danego etapu lub części danego etapu. Oczywiście musimy też wcześniej ocenić, czy ta dana część etapu została wykonana prawidłowo, czy wszyscy podwykonawcy otrzymali pieniążki, bo wiadomo, że. Nie tylko firma Milbud mhm. buduje, a tam jest masa firm podwykonawczych i dopiero wtedy realizujemy płatności. Więc HRF jest właśnie tym dokumentem, w oparciu o który yy, to jest taki, yy, jakby to powiedzieć, yy, kalendarz finansowy budowy stadionu. Wszystko na chwilę obecną przebiega zgodnie z tym harmonogramem czasowym? Nie mamy żadnych opóźnień? Nie mamy żadnych opóźnień. Wszystko, to, to jest bardzo ważna informacja tak dla, dla kibiców, niech to wybrzmi, że ee, wszystko tak, leci zgodnie jest, z planem. jest wszystko zgodnie z planem. Jedna rzecz, jaka, na jaką zdecydowaliśmy się w ostatnim czasie, dodaliśmy oświetlenie to, i tą iluminację świetną na membranie po prostu dokonując prób, bo, bo tego w projekcie bazowym nie było, ale widząc tą membranę, już była na części założona, no aż się prosiło o to, żeby zobaczyć, co się stanie, gdy ją podświetlimy. Generalny wykonawca zorganizował dla nas taki fragmentaryczny pokaz od oświetlenia takiego, takiego elementu. No Wyglądało to na tyle dobrze, że stwierdziliśmy, nie no, nie zrobić tego teraz, my tego nie zrobimy już nigdy później, tak? trzeba to zrobić teraz na etapie budowy, kiedy nie jest skończony. Te elementy zostały zlecone, no niemniej jednak trzeba czekać na ich, na ich realizację, w sensie elementów średnich tych lamp. No i potem założenie już będzie przebiegało w miesiącach, w których pogoda może nam narobić psikusa, niemniej jednak jest to coś, co wydłuża jakby ten proces budowlany tylko w tym, w, tym, w tym elemencie, czyli tylko przedłuży nam się, że tak powiem, budowa o, o ten element, ale cały stadion z tego, co wiemy i z tego, co chcemy zrobić, odbieramy normalnie 14 grudnia tego roku. Czyli 14, no bardzo ważna data, 14 grudnia, planowane, odbiór, czyli zakończenie jakby budowy. Mija, mija 36 miesięcy od podpisania umowy, więc musi się zakończyć proces budowy. Musi nastąpić y, protokolarne odebranie obiektu. Przerwa zimowa nastąpi w rozgrywkach piłkarskich piłkarze zapewne w lutym dopiero, y, razem, znaczy, jakby kibice, będą mogli dopiero w lutym pojawić się na, na meczu piłkarskim. Czy planowany jest jakiś taki dzień, od, o, poprzedni dzień otwarty. W trakcie budowy okazało się eee. bardzo dużym sukcesem. Hennych było tak dużo, że ludzie od samego początku do samego końca, Wie. od godziny otwarcia zamknięcia stali w kolejkach, bo chcieli zobaczyć to i to ludzie z całej Opolszczyzny. Byłem osobiście, byli nasi pracownicy, no przerosło nasze wyobrażenie, zainteresowanie tym dniem. Wszyscy pomagali podawać kaski. Zaczęliśmy rotować już tymi kaskami i kamizelkami w takim tempie, żeby no jak najwięcej mhm. osób jednak zobaczyło. Przewinęło się tam bez mała prawie 3000 osób, więc to zainteresowanie było naprawdę spore. Mimo, że kształt tego obiektu wówczas znacząco odbiegał od tego, co mamy choćby dzisiaj. Czy powtórzyć taki dzień? Myślę, że to będzie możliwe. Myślę, że miesiąc, styczeń będzie dobrym miesiącem na to. No bo. W sumie rozgryw, tak jak tak mówimy, nie będzie. Stadion już będzie odebrany jako, jako obiekt, z którego możemy korzystać. Oczywiście, pamiętamy, że realizujemy gdzieś tam w jakimś zakresie to oświetlenie. Będziemy musieli to uzgodnić z wykonawcą, czy, czy to się da przeprowadzić. Ale wydaje mi się, że to jest to do, jest to do ogarnięcia, jest to do zaplanowania. Pewnie chętni by chcieli zobaczyć ten obiekt, nawet jeszcze ja bez też, w swoim i tak dalej, mimo że zima, może te warunki uh -huh. będą pogodowe różne, ale no jest, to, jest to coś, co można było faktycznie w tej przerwie jeszcze zorganizować, by dać możliwość takiego spokojnego zapoznania się z tym nowym obiektem już w kształcie finalnym, tak? takim, jak, takim jak on będzie wyglądał finalnie. Pogoda bywa różna w styczniu. Aha. Może być to i, i mroźny i słoneczny styczeń, wtedy naprawdę byłby to fajny efekt. No ale to jest, to jest to do zaplanowania, jest to do zrealizowania. Jest to o tyle jeszcze atrakcyjne i bardzo kuszące dla kibiców, że uczestnicząc, uczestnicząc już w widowisku sportowym w meczu piłki nożnej, bez względu na poziom ligowy, no jednak kupuje się bilet na określoną trybunę, więc utrudniona, inaczej mówiąc, jest tak dużo stref do których kibic nie ma wstępu chociażby, czyli generalnie zanim stadion będzie oficjalnie otwarty, czyli poza meczem ligowym jest możliwość zobaczenia skyboxów, czyli lóż będzie lub nie będzie, tak? Ja nie chcę jakby nikomu tak, sobie tak. natomiast generalnie nie będzie już takie możliwa. miejsca, czy, tak. czy, czy miejsce, gdzie Centrum Dowodzenia, centrum dowodzenia czy, czy, tak. czyli Centrum Bezpieczeństwa, gdzie ten cały monitoring. VAR. No tak, tak, to, to tak Wszystkie tak. te pomieszczenia, które potem jakby są już niedostępne z racji nie. tego, że w trakcie meczu pełnią są... W... No faktycznie byłaby to nie. ostatnia okazja do tego, by coś takiego zobaczyć potem już. Nie bardzo. Także fakt, no jest, to, jest to pod, pod tym względem e, jest to z, zasadne, by coś takiego zorganizować. Będziemy o tym myśleć jak najbardziej, porozmawiamy też jeszcze z generalnym, poustalamy sobie pewne rzeczy. Moim zdaniem jest to, jest to do, do, do zrobienia i byłoby to coś ciekawego. No, bo wiadomo, że rozgrywki to jest termin późniejszy. Mhm. Taka przerwa, a stojący stadion, to tak stoi i można byłoby go odwiedzić. Sparcie, że tak długo wyczekiwany, prawda? Że Dokładnie. Ty, jak się tyle czeka to. No dobrze, panie prezesie. Skybox, użyłem tej nazwy, czyli loże takie VIP, tak. z których można komfortowo oglądać mecz, odizolowane od reszty stadionu, to znaczy wykupując dostęp sobie do takiej loży, jakby mamy zapewniony sobie komfort, że, że nikt tam obok nie będzie nam tu krzyczał nad uchem niechciany. Sąsiad, który akurat będzie miał miejsce na. Na krzesełku obok. To nowość w Opolu. Dotychczas na stadionie opolskim przy Oleskiej nie było takiej możliwości technicznej, technologicznej, żeby tego żeby typu. Ile takich lóż będzie, ile takich skyboxów będzie na stadionie opolskim? Generalnie takich lóż do wynajęcia jest 18. Na obiekcie obecnym nie było. No To jest zupełnie inna nie, konstrukcja. Sama wielkość tego budynku globowego daje te możliwości, bo on musiał być na tyle szeroki, na tyle wysoki, żeby te 18 lóż zmieścić, wizytując inne stadiony jeszcze przed rozpoczęciem nawet projektowania. Pamiętam, że gdzieś tam uczestniczyłem w jakichś wizytacjach, pytaliśmy, byliśmy i w Tychach, byliśmy i w Płocku, pytaliśmy tak o tych, którzy zarządzają tymi obiektami, czego wam brakuje, co byście zmienili. Co by się przydało, no i z punktu widzenia kogoś, kto zarządza potem takim obiektem, mówią, że loże to dobry pomysł i dobrze, żeby było i dużo, bo, no bo są na to chętni. To są, to są fajne miejsca prestiżowe i, i, i firmy różnego pokroju chcą, chcą takie coś wykupić. Często są chętni, a już luż nie ma, więc jest ten, ten popyt na to, jest spory. Więc chcieliśmy to wypełnić i, i ten projekt został już wstępnie tak zaplanowany, żeby tych już było no maksymalnie dużo na, na, na tej wielkości kubatury, która była wstępnie zaplanowana. Jest ich 18 dokładnie. 18. Do każdej jest przypisana ilość krzesełek, tak jak pan powiedział, do mniejszych jest 12, do większych 18. Eee, więc... Czyli gdyby ktoś chciał, przepraszam słowo, urodziny na 18 osób sobie zorganizować podczas wspaniałego widowiska sportowego. Eee w godzinach wieczornych załóżmy z transmisją telewizyjną, to to wystarczy, że skontaktuje się Bynajmniej z państwem, przygotuje dużą ilość pieniędzy i nie będziemy rozmawiać, nad, bo to wiadomo, że to jest objęte tajemnicą, hmm. kwoty najmu takich lóż. Ale proszę powiedzieć, czy już można takie zapytania składać do państwa? Generalnie uzgodniliśmy wspólnie, że wynajem lóż będzie to domena klubu Odry i to właśnie przez nich będzie można te loże wynająć. No to na śpiłkarze są autorami tego widowiska, więc w lożach przede wszystkim chodzi o, o obserwację tego widowiska mhm. w komfortowy sposób. E, oczywiście, można to połączyć z rodzinami, jak ktoś sobie wynajmie, dlaczegożby nie? E, bo jakby loża mówi o 18 osobach, nie mówi twardo, kto to jest, tak? Mhm. Także wiadomo, jest tam pewnie ten główny wynajmujący, właściciel, czy też firma, która, która wynajęła, ale potem on może sobie tą grupę osób zebrać. Oczywiście ona jest ograniczona do ilości krzesełek, bo to wszystko, to musi być jeszcze zgodne z całym, no z wszystkimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa choćby, także, także, ale jak najbardziej jest to, jest to możliwe i tutaj yy, mówię, jest kwestia po prostu wynajęcia od Odry tych lóż. Okej, okay, czyli tak, skyboxy mamy, że tak powiem, zaliczone, odhaczone. Strefa gastronomiczna, wiem, że na Nowym Stadionie, na Stadionie Opolskim będzie dużo tych stanowisk, gdzie będzie można skorzystać z oferty gastronomicznej jedzenia, napojów ciepłych, zimnych, tak jak to powinno wyglądać. Jak tak. to wygląda I konkretnie? dokładnie tak jest tutaj, projektanci zaplanowali 11, my to nazywamy kiosków, mhm. trochę to wygląda jak duży kiosk, takich podłużnych. W których mogą być przygotowywane zarówno przekąski zimne, jak i ciepłe. Loże są przypisane, przepraszam, kioski są przypisane do poszczególnych sektorów. Goście również mają swoje kioski, wiadomo, w swojej mhm. jakby, strefie wydzielonej. Mm, one są tak rozstawione, że praktycznie będąc na każdym sektorze mamy bardzo podobną odległość do tego kiosku, a więc nie musimy dziś krążyć, przechodzić, pół stadionu i tak dalej. Jest to y, tak rozplanowane, żeby w bardzo szybki, komfortowy sposób przejść do tego kiosku, być obsłużonym. Wiadomo, że przerwa w meczu trwa określony czas i tego czasu nie jest za wiele. Nikt nie chce poświęcać y, minut oglądania na to, żeby. Stać w kolejce, tak? Więc jest to zaplanowane. Ta gastronomia będzie funkcjonowała w dzień meczowy na pewno w tych kioskach. Oprócz tego mamy też podpisaną już umowę z, z instytucją, która zajmuje się gastronomią, w tym dużym pomieszczeniu na dole od frontu. To jest pomieszczenie prawie 200-metrowe. Będzie tam też restauracja, która będzie przygotowała. I posiłki, i będzie też otwarta w dzień meczowy i poza dniem meczowym. Także tam też będzie można nabyć różnego rodzaju przyjedzenie. Czy czyli, ktoś, jeżeli ktoś powie, a spotkają się dwaj znajomi gdzieś tam na zakupach, czy, czy w mieście na spacerze, a to chodźmy na kawkę na stadion? To jest oczywiście będzie taka możliwość. No to świetna, jak najbardziej. To świetna sprawa. Proszę powiedzieć, w kwestii tych najmu, tych kiosków, czyli tych miejsc gastronomicznych, to. Kto zajmuje się tym? Do kogo kierować? Czy to, bo być może go nas ktoś tu kto powie, kurczę, a ja mam tak marzę o tym, żeby z moim biznesem skoczyć. Jeszcze to nie jest ustalone. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, może się do nas mhm. zgłosić. Nie jest to jeszcze do końca poukładane, ale jesteśmy w trakcie właśnie ustalania tego, tej obsługi, bo wiadomo, że to są obiekty, które funkcjonują tylko i wyłącznie w dzień meczowy, a więc to jest takie no też trudne do kalkulacji, mhm. dużo zależy od tego, jak bardzo wypełni się ten obiekt. No my liczymy tutaj na kibiców, mówiąc krótko, bo do niego mówimy teraz, więc ja liczę po prostu na to, że oni będą chętnie przychodzić. No stadion będzie oferował zupełnie inny poziom komfortu oglądania widowiska. To jest pewne. Każdy kto nas odwiedza, a był nieraz na na starym stadionie Odry, bo już mogę tak mówić, tak, starym. No to, no to mówi, że to jest po prostu inny poziom w ogóle, tak? To jesteśmy pod tyloma względami inni, że no to jest przeskok milowy, no, to jest zupełnie inna jakość i to pod każdym względem, począwszy od usytuowania trybun, jakości tych krzesełek, zadaszenia, oświetlenia, nagłośnienia, no, pod każdym po prostu względem na pewno ten stadion będzie lepszy. No dobrze. E, sektor rodzinny, czyli jakaś taka strefa e, dla tych najmłodszych, żeby rodzice z dzieciakami mogli komfortowo oglądać, jest planowany, wiem, że jest planowany na stadionie. Oczywiście. Natomiast czy możemy o jakichś konkretach już mówić, tak e, jak e, będzie organizacja tego sektoru, sektora no jakichś tak, atrakcji? E, czy to jest? jest wszystko zaplanowane dokładnie, w uzgodnieniu z klubem. Mhm. Moim zdaniem, bo to była bardziej nawet decyzja o klubu, podejście do rodzin i to, żeby dać im możliwość oglądania no, w bardzo dobrych warunkach, czyli praktycznie vis-a-vis -vis sektoru VIP, czyli po drugiej stronie tego długiego boku, to jest moim zdaniem bardzo dobra decyzja, bo powinniśmy młodych zachęcać do tego, żeby oglądali, żeby się też czuli bezpiecznie. To pozwolę sobie teraz skrócić, wejść tak brutalnie w zdanie. Czyli pomysł prezesa Lisińskiego, Tomasza Lisińskiego, żeby sektor rodziny zlokalizować na długiej trybunie, czyli na tych bardzo prestiżowych miejscach, dokładnie jak pan prezes powiedział, vis-a-vis, mhm. -vis, czyli na wprost trybuny VIP, tak to jest tak, dalej to podtrzymany jest, w i tak planach? Tak to jest podtrzymane, tak to jest. To jest duży sektor. No mhm. Jak w porównaniu do innych stadionów naprawdę poświęcamy rodzinom bardzo dużo miejsc, liczymy na to, że że będą chętnie odwiedzać. No, chcemy przełamać też trochę takie tabu, że to mecze piłkarskie to też nie do końca miejsce dla dzieci, a dlaczegoż by nie, więc dajemy im i komfort, i jakość oglądania, bezpieczeństwo, no i wielkość tego sektora. Z tego co pamiętam, to jest 800 miejsc, a więc to jest bardzo duży jak na tego typu stadion sektor. Więc jak ktoś by chciał przyjść z rodziną, z dziećmi, z dziadkami, nie wiem z kim jeszcze, to jak najbardziej będzie na to miejsce, i to naprawdę fajne miejsce. No, to coś pięknego. To rzeczywiście jest bardzo. No właśnie, chyba nigdzie nie. Ja nie słyszałem nigdy, żeby, żeby sektor rodzinny był tak doskonale zlokalizowany, bo, bo zazwyczaj sektor rodzinny zlokalizowany z jest w pobliżu sektora gości, I jakby ma swoje <laughs> plusy i minusy, jest jakby upychany w tym najmniej atrakcyjnym miejscu. Tak to zazwyczaj wygląda. Więc tutaj rzeczywiście bardzo ciekawy pomysł, bardzo ciekawe rozwiązanie. Okej, okay. kolejna sprawa. Parking. Jak będzie ilościowo wyglądał parking? Jak wygląda parking? Generalnie na całym obiekcie jest zlokalizowanych. 800 miejsc parkingowych, nawet tam z lekkim haczykiem. Oczywiście część miejsc jest przypisanych do lucz VIP, część miejsc znajduje się na za CWK. Można tak powiedzieć, to też powstaje ten parking. Tak? Pomijając to, że w pobliżu jest Karolinka, czy pomijając to, że w pobliżu jest CWK, który już swój parking ma no to generalnie powstają też zatoczki autobusowe, uh -huh. no bo liczymy na to, że jednak będą korzystać z komunikacji miejskiej kibice. Nie każdy będzie chciał dojeżdżać samochodem lub nie będzie mógł dojechać samochodem, tak to ujmę. Ścieżki rowerowe są doprowadzone, będą też wiaty dla rowerów, więc no, no zadbane jest o to, wiemy, że to nie jest ta lokalizacja, co była. Że tu się trzeba dostać, no ale pamiętajmy, że też kroki biców, i to było widać na tym dniu otwartym, ja nie sądziłem, bo pochodzę z Nysy, że aż ty drugi bicówny się jest od Reopole, ale się okazuje, że tam całe wycieczki po prostu przyjechały. Więc dla nich na pewno ten dojazd w stosunku do starego stadionu będzie lepszy, no bo zjeżdżają z tej obwodnicy piastowskiej. Moment, chwila i są na miejscu. No, generalnie jest to tak zaplanowane, że nawet przy pełnym obłożeniu powinniśmy spokojnie się zmieścić, jeżeli chodzi o samochody, spokojnie obsłużyć autobusami, spokojnie obsłużyć rowery, które przyjadą i jednocześnie spokojnie ewakuować się w razie czego. Także to wszystko jest odpowiednio zaprojektowane i zaplanowane. No dobrze, to, to dobra, bardzo dobra informacja. Proszę powiedzieć, zakład komunalny odpowiedzialny jest teraz za budowę, czyli jakby za nadzorowanie budowy, za cały tak. ten proces, później za utrzymanie, funkcjonowanie obiektu. Jak wygląda kwestia współpracy? Bo rozumiem, że tak jak już Pan Prezes powiedział, współpracujecie ściśle z klubem, bo to klub będzie głównym użytkownikiem stadionu. W, czy współpracujecie, współpracujecie z klubem w wielu na pewno kwestiach? Dokładnie. Co mam na myśli? W, w Bawarii każda osoba posiadająca bilet na mecz Bayernu, Monachium lub FC Norymbergi w dniu meczowym Przemieszcza się komunikacją miejską i to zarówno autobusami w Monachium czy, czy w Norymberdze, jak i całą koleją regionalną e, na terenie całej Bawarii za darmo. Mm -hmm. To wymagało dojścia do takiego porozumienia. etapu, wymagało porozumienia wielu jakby tak. instytucji, natomiast no, efekt jest korzystny dla wszystkich. Oczywiście. No Uważam, bo jeżeli chce pan podpytać o to, czy u nas taka, taka rzecz jest możliwa, nie odpowiem panu oczywiście jednoznacznie na to pytanie, ale uważam, że pomysł jest bardzo dobry. Powinno się takie rozwiązanie rozważyć i pomyśleć, bo no, to naprawdę ułatwia. Zobaczymy, ile będzie kibiców. Ale Aha. jeżeli ten stadion będzie się wypełniał w tych 80-90%, to 10 tysięcy osób to naprawdę, gdyby mieli wszyscy przejść samochodami. A jeszcze co gorsza, po dwie osoby w samochodzie, no to nie, no to to, to korkujemy tutaj wszystko. Więc ta komunikacja miejska jest niezwykle istotna. I, I powinno się to ułatwić. Powinno to jest się to takie bardzo duże i... przepraszam, wyzwanie logistyczne, też stojące jakby przed jakby osobami odpowiedzialnymi za komunikację, czyli bardziej myślę, miejskim, e, e, miejskim zakładem komunikacyjnym, tak? Tak. czy jakby geraniem miastem Opole pole szerzej, nad, hmm. które właśnie. Jest to, jest to na pewno wyzwanie, i tutaj pójście w tą stronę, tutaj jak w Bawarii. Pan powiedział, że bilety są po prostu, bilet stadionowy upoważnia do, do korzystania z komunikacji miejskiej w tym dniu, w tym czasie nieodpłatnie, no to jest to jakiś, jakiś pomysł. Oczywiście musi to już się dokonać w uzgodnieniu z, z MZK i tak dalej, ale to też znaczy jest spółka miejska. Mhm. My jesteśmy spółka miejska, Odra jest spółką miejską. No naprawdę myślę, że się dogadacie. Mamy jednego właściciela, możemy usiąść przy jednym stole, porozmawiać jak to wygląda. Myślę, że pewne rzeczy też wyjdą trochę w praniu, mhm. zobaczymy jak to wychodzi. No nikt jeszcze nie wie tak naprawdę jak to jak to będzie finalnie wyglądało? Oczywiście są robione różnego rodzaju symulacje i tak dalej, ale. Moim zdaniem pomysł jest jak najbardziej trafny i, i, i powinno się coś takiego próbować wdrożyć w Opolu. Ja podałem przykład Bawarii, Bayernu Monachium, ale konkretnie na przykład na reprezentacji po meczu w dni meczowe, kiedy reprezentacja Polski gra w Warszawie na Stadionie Narodowym. Tam komunikacja po Warszawie, czyli przejazd jakby przed meczem, po meczu, nie wiem czy przez, może przez cały dzień nawet, yy, na podstawie biletu posiadania, posiadania biletu na mecz jest jakby też darmowy to jakby się opłaca generalnie, bo tak jak pan prezes powiedział mądrze, lepiej 50 osób jednym autobusem przywieźć niż, niż 20 50... samochodów. Tak? Dokładnie, no to 20, no, może tak być, 100. No właśnie, może tak, być bo, i 100, to... bo wiadomo, że w do autobusów wtedy wchodzi trochę więcej osób no właśnie, niż tak nie tylko te siedzące, więc e, no tak, zdecydowanie rozkorkowujemy wtedy ten, ten temat. E, no. A zadowolony kibic, który później po meczu, po sportowym widowisku, bez względu na wynik meczu, bo na to nie mamy żadnego wpływu, piłkarze zawsze się starają na maksa, dając wszystko, no ale nie będziemy wszystkich meczów wygrywać, ani pewnie nawet w większości, chociaż bardzo byśmy chcieli. No to jednak, nawet po takim, bez względu na wynik meczu, dużo chętniej taki kibic wróci, na, przyjedzie kolejny raz na mecz, jeżeli komfortowo po, po, po spotkaniu będzie mógł sobie wyje wyjechać tak, tak szybko, sprawnie, drożnymi drogami, a nie jak będzie. Jak to czasami ma miejsce pod dużymi stadionami piłkarskimi, kiedy ktoś utknie w jakiejś uliczce szukając bezpłatnego parkingu i później 40 minut wyjeżdża w odległość 100 metrów, tak żeby dojechać. Także no, jakby Jest tak. to moim zdaniem jak najbardziej zasadne i, i samo usytuowanie tego stadionu zachęca do tego, by taki proces rozważyć, bo, bo im więcej osób dostanie się komunikacją zbiorową, tym lepiej. Ok, to kolejne, Dziękuję bardzo za odpowiedź. Kolejne, kolejne, kolejne moje pytanie to jest takie. Na wielu stadionach, nowoczesnych stadionach w Polsce, właściwie chyba na wszystkich, ten piękny taki naturalny, szary beton, udekorowany jest, nazwijmy to. Kolorowymi graffiti, tak? czyli powiedzmy na sektorze gości w Gliwicach na stadionie miejskim, na, nie na sektorze gości, na sektorze rodzinnym namalowany, jest dużo malunków wykonanych jakby w, w porozumieniu i za zgodą. Malunków zachęcających, właśnie takich adresowanych do dzieciaków, tak? czyli są postacie w szalikach i, i dzieci namalowane w barwach piasta, Gliwice i, i hasła różne takie zachęcające do tego, żeby aktywnie wspierać i. Czy chociażby hasło dziękujemy, że jesteś, tak? Zapraszam, mm. przyjdź znowu, w super, że jesteś, tego typu tematy. Jak to wygląda w, w Opolu? Czy dopuszczać się jako spółka, jako zarząd, zakład komunalny taki pomysł, żeby naruszyć szarość naturalną betonu, który, który jest przy wejściach na sektor, tam, jak e... jak na przykład, czy, czy w tej jakby po, po części pod spodem, pod trybunami? Powiem tak, projekt generalnie, wiadomo, nie przewidywał mm. takiego rozwiązania, ale Projekt, na którym, na którym mamy prawa autorskie, tak, mhm. bo wiadomo, że są autorzy projektu, którzy też nadzorują pod kątem autorskim tą budowę. Kończą niemalże swoją pracę w momencie oddania obiektu. Potem już eksploatujemy. Oczywiście pozostają kwestie gwarancyjne mhm. one są ważne. No, niemniej jednak, umówmy się, że maluchnek na ścianie nie powinien tej gwarancji na tą ścianę tak, rozumie, nie narusza... zabierać. Tak, 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 ale musi się to wszystko mhm. jak najbardziej dziać w porozumieniu z generalnym wykonawcą, który tą gwarancję e, ma. Znowu nie widzę nic przeciwko, żeby coś takiego się znalazło. Pomysł dobry, jak ma zachęcać do tego, żeby młodzi ludzie przychodzili, żeby oglądali, wspierali klub. Dlaczegoż by nie. E, oczywiście, wymaga to przedyskutowania. Ale jeżeli nie ma to wpływu na gwarancję, jeżeli nie ma to wpływu na obsługę tego stadionu, na jakieś inne kwestie związane z bezpieczeństwem itd., dalej, przeanalizowane to musi być pod kilkoma tam aspektami. Jak najbardziej może coś takiego powstać. Jeżeli to ma tylko przysporzyć tego, że ludzie chętniej będą przychodzić, że, że będą. Jakby to powiedzieć, zachęcani niejako tak, będą dumni z tego, że są tutaj mhm. a, i to jakoś tam jeszcze ten nastrój na stadionie jeszcze będzie wzmacniało ten, ten kibicowski. Dlaczegożby nie oczywiście, że tak. Brak kategorycznego nie, to jest bardzo dobra odpowiedź i mnie jako kibica cieszy. Mam nadzieję, że wszyscy też są usatysfakcjonowani. Panie prezesie, zbliżając się do końca naszej rozmowy, stadion piłkarski to utrzymanie takiego stadionu, no to duże koszta. Nie będziemy o pieniądzach rozmawiali, nie pytam, jakie to koszta. Wiem, że jest pomysł, czy jakby otwarta już procedura. Ty sponsora tytularnego, tak? Czyli ktoś może wykupić sobie nazwę stadionu, w Kielcach jest Kawasaki, eh, Suzuki, przepraszam, nie, nie. Jest Kawasaki, Suzuki Arena, tak? Yy, tarczyński we Wrocławiu, PGE Narodowy, można by mnożyć te, te przykłady tych. Yy, tych sponsorów. Dokładnie. Sponsorzy po, mo, poprzez informację. No, <coughs> Przepraszam, u Państwa na stronie internetowej, na social mediach też pojawiały się informacje, w jaki sposób można aplikować, czy jakby, jakby dostać więcej informacji w tym temacie. Natomiast no, zakładam, że nikt z naszych widzów nie, nie dysponuje takim budżetem, żeby, żeby y, tą nazwę wykupić, ale do czego zmierzam? To jest jeden z filarów jakby Ważne. W, czy jakby coś, co pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania stadionu. Tak. Jakie? Jeszcze inne pomysły, takie o których możemy odpowiedzieć na mhm. tym etapie. Pan jako prezes, czy, jako, czy cały zakład komunalny ma na to, żeby zmniejszyć koszty zbilansować. lub jakby zbilansować. Czyli zbilansować. generalnie, mhm. co oprócz wydarzeń piłkarskich może się na takim stadionie opolskim Więc odbywać? Ja powiem tak, my zadziałaliśmy tutaj dwutorowo, bo na etapie już budowy myśleliśmy o tych kosztach, mhm. czyli staraliśmy się tak prowadzić tą budowę, tak patrzeć na ten projekt, tak go konsultować z wykonawcą, i z projektantami, by w przyszłości utrzymanie tego stadionu było możliwie jak najmniejsze. Te duże zmiany, jakie zaszły w sposobie ogrzewania, w tym, że tam się znalazła fotowoltaika na dachach w tym, że są agregaty z funkcją kogeneracji i tak dalej, i tak dalej, że zbieramy tą deszczówkę, to już było wcześniej w projekcie. Ale te wszystkie takie aspekty, ona na przykład doszła studnia, tak? bo zawsze deszczówki może ostatnio nie brakowało, no ale przychodzą momenty z suszy i te zbiorniki, mimo że mają szaleńczą pojemność, tam 400 metrów sześciennych, czyli 400 tysięcy litrów, które podlewają nam murawę, to to jest tak naprawdę 4-5 dni. <noise> więc, a wiemy, że potrafi nie padać przez 3 tygodnie, na przykład. Więc też zdecydowaliśmy się na, na wywiercenie studni. Te wszystkie takie elementy, oczywiście zwiększające koszty budowy, jednak o, mają się w przyszłości odwdzięczyć niższymi kosztami eksploatacji a więc pierwsze jakby działania były, um, polegały na tym, żeby zminimalizować w przyszłości koszty utrzymania stadionu jako takie. Kolejny etap to jest, tak jak Pan mówi, zwiększenie przychodów, tak? czyli postaranie się o te przychody. Sponsor tytulany to jest jedno. Loże, no tutaj mamy takie ustalenie, że jedną kwotę mamy z Odrą, czyli ona Odra od nas dzierżawi za konkretną kwotę, a następnie rozdysponowuje już jako klub poszczególnym Firmą przedsiębiorczą, tak? I Przepraszam. Zakrani. Bardzo ciekawe rozwiązanie, bo Państwu mhm. zapewnia jako spółce stałe gwarancję stałego dochodu, z którą na podstawie umowy z Odrą, tak. a Odrze daje pole możliwości no. jakby negocjowania cen w zależności od w jakości wnikamy, wyników sportowych. Nie, tak, nie jakby, wnikamy, no oni odpowiadają. wszystkich. My jakby jesteśmy w tej podstawie, czyli mhm. wiadomo, musi być posprzątane czysto, ciepło, zimno i tak dalej, i tak dalej. I światło ma się świecić, tak? Czyli tutaj jest ta taka podstawa jakby mhm. funkcjonowania takiego skyboxu, czy też elementów wspólnych, takich jak hole, i tak dalej, przejścia, toalety. Więc to jest jakby jedno, a potem już co się dzieje na boisku, już to już nie z naszej gestii. I tutaj jakby Odra sama sobie rozgrywa ten temat wynajmu tych lóż i mhm. odpowiada za to, co się dzieje na boisku, a więc będzie wyczerpać z tego tytułu jak najbardziej. I jest to jej należne profity. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są pomieszczenia biurowe. Tutaj wiadomo, że no dążymy do tego, żeby zarówno Klub Odry, jak i Opolski OZPN mhm. znalazł się na stadionie, bo jest to jak, naj jak najbardziej super miejsce do tego, żeby wszystko teraz połączyć. Ten obiekt jest na tyle duży, że wszystkich pomieści, a więc będą to powierzchnie biurowe, które też możemy dzierżawić. Tak jak wspomniałem, to mm, to pomieszczenie gastronomiczne na dole, duże, ono już jest wydzierżawione. Mamy też mniejsze. Tam jeszcze nie ma umowy, dlatego nie chcę o tym mówić, ale jesteśmy, że tak powiem, na finalizacji z podmiotem, który również bardzo pasuje do, do tego stadionu, w sensie, jakby swoją działalnością bardzo się wpisuje. Jest tam też sklepik Kibica, automatycznie zaprogramowany i zaprojektowany i wkomponowany w, w obiekt, i to mhm. też na, frontal, na froncie, na tej ścianie frontowej na parterze. No, generalnie chcemy, żeby ten obieg również żył nie tylko dniami meczowymi, bo ich jest naście w roku, ewentualnie 20 parę. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Ale chcemy, żeby też tutaj wykorzystać, bo potencjał ma spory do tego, żeby móc na nim zorganizować, tak jak Pan wspomniał, urodziny, bo wiadomo, w mecz najlepiej, ale bez meczu dlaczego już by nie. Idąc śladem innych tego typu obiektów, widzimy, że idzie już, że tak powiem, tendencja fani sportu chcą niemalże wszystko organizować na takich obiektach, a więc różnego rodzaju okoliczności imprez rodzinnych się odbywają. I tutaj też nie będziemy mieli nic przeciwko. Mamy pewne doświadczenia z CWK, więc tutaj będziemy chcieli to jak najbardziej też wykorzystać zaadoptować. Powstaje obok też, warto wspomnieć, hotel sporych rozmiarów, który będzie stanowił zaplecze noclegowe a więc imprezy, które wymagają noclegu automatycznie i parkingu no, zaczyna to się wszystko ładnie tutaj układać i, i będzie można to wykorzystywać. No, to, są, to jest właśnie wykorzystanie po meczach na różnego rodzaju imprezy, wydarzenia szkolenia, kursy powierzchni tego typu jest dość sporo w Opolu, ale. Okazuje się, że jak chce ktoś coś, coś konkretnego na konkretny termin, to bywa niedobrze. Mamy też takie klasyczne komunie, gdzie wszystkie oczywiście się odbywają w jednym terminie i zawsze brakuje powierzchni. A więc tutaj nie widzimy po prostu nic przeciwko temu, a zwłaszcza jak to będzie mały piłkarz. Więc pewnie by chciał. To, jest no to... bardzo dobra no... wiadomość, bo żona mi odsuszy głowę w od pół roku. Mówi, zadzwoń, szukaj, bo już koleżanka mówiła, że nigdzie nie ma miejsca. No, no ja są tutaj... takie właśnie wydarzenia, które Czekam, trafiają decypnie. w ten sam dzień i wtedy naprawdę jest krucho z, z miejscem gdziekolwiek, mhm. więc więc tutaj to automatycznie... A lokalizacja i logistyka dojazdu, tutaj wszystko parking, elegancko. Parking, wszystko się spina. W dzień meczowy mamy do dyspozycji naprawdę sporo miejsca. Spo... Może stanąć spokojnie 50-100 samochodów przy samym, mhm. że tak powiem, stadionie. Więc no jest to komfort, no, który ciężko zaznać nieraz w centrum miasta, wszyscy dojadą, jak będzie rodzina spoza Opola, no dlaczegożby nie. Więc to są te takie działania, które będziemy chcieli jak najbardziej przeprowadzać w dni meczowe, nie cyklicznie, a, a stale po prostu mhm. wypełniając ten obiekt różnego rodzaju wydarzeniami przez cały rok. No bo tak jak mówimy, musimy zbilansować to po prostu z kosztami, tak? To bardzo mi to cieszy, taka. Dobra już koncepcja i przemyślana, rzeczywiście, zanim stadion powstał. A nie, bo często niestety zdarza się, że, że ktoś dopiero potem zaczyna się zastanawiać: Kurczę, super zrobiliśmy, ale teraz skąd wziąć pieniądze, żeby to utrzymać i żeby funkcjonowało? Także tutaj brawa. Przepraszam, czy jest możliwe organizowanie koncertów na kilkadziesiąt tysięcy ludzi na płycie stadionu? No, na kilkadziesiąt to nie. No, na Bo to Bo powiedzmy, że na, na, na samą na murawę jesteśmy w stanie wpuścić 20 tysięcy widzów? Sama jakby wielkość tej murawy mm -hmm. to nie dopuszcza. Tam, patrząc już czysto tak technicznie i pod kwestią bezpieczeństwa, to tam jest bodajże 3800 osób mm -hmm. może się znajdować na, na murawie. murawie. Tak? Mm -hmm. Generalnie jak najbardziej przygotowujemy się do tego, żeby móc taki koncert zorganizować. Niemniej jednak na tego typu obiektach jest to potężne wyzwanie. To nie jest łatwy proces. Wymaga wielu uzgodnień z wieloma służbami. No, musimy też wpisać się w rider artysty, który by wystąpił na takim obiekcie, a więc on musi, on ma swojego rodzaju wymagania, które my musimy spełnić co do wielkości sceny, jej umiejscowienia, nagłośnienia, oświetlenia etc. tych wymagań bardzo często, im większa gwiazda, tym ma więcej, więc to wszystko trzeba wpisać i zobaczyć, czy to się wszystko Aha. uda zrealizować. Oczywiście myślimy nad tym jak najbardziej, bo, bo jest to obiekt z jakimś potencjałem. Oczywiście nie jest tak duży jak obiekty typu narodowy, na którym grają te największe gwiazdy i to potrafią sprzedać, bo się okazuje 2-3 dni pod rząd. Ale. Może się okazać, że gdzieś tutaj ten potencjał dla koncertów takich właśnie na 12-10-12 tysięcy osób jest i, i, i wtedy e, można byłoby to robić. Oczywiście pamiętamy o Murawie. Tu jest też, że tak powiem, zagwostka, bo. One, chodzi o to, że tak naprawdę możemy ją na taki stres narazić, bo tak to nazwę, to jest stres dla Murawy i, i to tylko tak naprawdę pod koniec sezonu, żeby potem był ten czas na to, żeby ją doprowadzić do stanu takiego, że chcemy, żeby wyglądała jakby tego koncertu w ogóle nie było. A więc najlepszym momentem jest końcówka tego sezonu wiosennego i, i wtedy, wtedy jak najbardziej można o czymś takim myśleć. Oczywiście ta Murawa wymaga odpowiedniego zabezpieczenia, więc to też pojawia się koszt, pojawia się teraz kwestia, czy to wynajmujemy, kupujemy wiele trzeba roz, rozwiązać problemów, mhm. tak związanych z organizacją i nad tym się teraz też zastanawiamy, pracujemy. Oczywiście też trzeba całość zbilansować, zobaczyć jak to wychodzi finansowo, czy to się spina mocno na plus, trochę na plus, czy może nie na plus, może na minus, więc to, to trzeba wszystko rozważyć i, i i dopiero jak na pewno ćwicze mnie coś takiego będzie, tak? no coś, coś, chcemy coś takiego zrobić, bo, bo jak ci mówi, jak nie spróbujemy, to nie wiemy, tak? więc ta organizacja, jeśli tam te ustalenia trwają, no niemniej jednak po pierwszym koncepcie będziemy widzieć, jak to, jak to wychodzi w praniu, jak to, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Murawa, to jest bardzo Murawa. istotny temat, który pan prezes tej Wywoła. prezes moje pytanie wywołał tak? i to będzie wątek, którym zakończymy naszą rozmowę. Kto będzie zarządzał murawą, kto będzie dbał o to, żeby kto będzie odpowiedzialny za to, żeby murawa była w stanie takim, że każdy przyjeżdżający klub będzie nam zazdrościł. No, obowiązkiem zakładu komunalnego wynikającym z umowy z generalnym wykonawcą było zatrudnienie odpowiedniego eksperta. A więc osoby, która po pierwsze się zna, <laughs> wie jak to ma wyglądać, jakie ma spełnić normy, warunki, mhm. aby no, być dopuszczoną do tego, by, by zarówno piłkarze pierwszoligowi, a daj Bóg ekstraklasowi mogli po niej biegać. Tak? Więc ponieważ w zakładzie komunalnym, jak Pan w następie powiedział, zajmujemy się zielenią, ale murawa to jest... Inna w ogóle para kaloszy, to nie ma nic wspólnego z trawnikiem, to jest ta różnica. No, musieliśmy tutaj sięgnąć po kogoś, kto no ma pojęcie o murawach po prostu. Więc taki człowiek został przez nas znaleziony, zatrudniony. On już nadzoruje tą pracę, częściowo ją wykonuje na tym, ucząc się, patrząc, mhm. bo no po prostu jesteśmy w fazie, że tak powiem, finalizacji obiektu i chcemy odebrać obiekt gotowy do rozgrywek, taki, który spełnia nasze wymagania. To, co było zapisane w umowie, musimy mieć kogoś, kto oceni to, czy to jest dobrze zrobione, bo to na oko, to nie jest tak do końca na oko, tylko trzeba właśnie wiedzieć, jak to ocenić, jak to sprawdzić. No, widzimy po kilku dniach pracy nawet tej osoby, że stan murawy to się zmienił drastycznie, w sensie na, na lepiej, na, na, korzyść. na korzyść. To jest człowiek, który pracuje. Mm, Sercem, jak my to mówimy, to jest ktoś, kto po prostu kocha tą robotę. On po prostu żyje trawnikami czy murawami, więc no, widzimy to, że trafiliśmy w osobę, która, która w odpowiednim standardzie, odpowiednią opieką obdarzy tą niezwykle istotną część stadionu i jesteśmy o to spokojni. Mimo, że warunki na takim stadionie są trudniejsze, to jest zadaszony względem starego stadionu, tak, on jest częściowo, ten dach jest przezierny właśnie po to, żeby dostarczać światło do murawy, no ale pojawiają się takie zacienione miejsca, jest to, jest to że tak powiem dość skomplikowane utrzymanie w całości pięknego wyglądu i jakości tej murawy, no ale to wszystko jest na głowie właśnie tego naszego eksperta, więc w jego rękach wszystko. To proponuję, żebyśmy nie zdradzali personaliów tej, tej osoby, ani czy, czy pan prezes chce powiedzieć, o Znaczy, z tego to co wiem, to, to już w, w prasie się pojawiło. To nie jest tajemnica, pan Marek Seget to jest człowiek, który do zajmował się polem golfowym Karolinka Park, więc no, ma niesamowite doświadczenie. Widziałem jego pracę na żywo. To, co, to, co on potrafi zrobić z, z traumą, jest niewyobrażalne dla normalnego człowieka. Więc no, jestem przekonany, zresztą opiekuję się też boiskiem w kątach opolskich. No, co tu dużo gadać. To są chyba najlepsze referencje, które świadczą o tym, że wie, co robi i kocha to, co robi. To zakładam, że jednak więcej naszych widzów może widzów słuchaczy może kojarzyć ze zdjęć Murawę w kątach opolskich niż pole golfowe, chociaż oczywiście wszystkim życzę tego, żeby, żeby spróbowali również tego sportu. Fachowiec. Najwyższych lotów ja na wielu grupach w internecie wielokrotnie widziałem e, zdjęcia murawy, właśnie z kątów opolskich, boiska e, czy stadionu Odry. E, I tam no, wszyscy się rozpływali nad, e, nad tym, jak to wygląda, jak na niskim poziomie rozgrywkowym można stworzyć coś tak tak, stworzyć coś takie arcydzieło. I, i, no naprawdę, więc, więc generalnie to bardzo optymistycznie i dobrze zwiastuje na, na bo to jest bardzo trudne zadanie, takie pan prezydent powiedział. I kwestia dostępu światła nierównomiernego do poszczególnych elementów murawy, nawodnienia. I, i nawodnienia, no, no. <coughs> przepraszam, i nierównomiernego zużycia murawy, bo tak. są miejsca na boisku, gdzie jest ona Wydeptane. bardziej wytarta, wydeptana, i są takie, które gdzie piłka rzadzi, i piłkarze się pojawiają. Na pewno tutaj mamy do czynienia z kimś, kto ma wiedzę, doświadczenie, kocha to, co robi. Fajnie dogaduje się z podwykonawcą, który realizował budowę całej murawy od początku, włącznie z wszystkimi instalacjami pod. Właśnie oni teraz bardzo dużo wymieniają informacji, konsultują się, wzajemne uwagi sobie przekazują. Tak? No, bo po prostu w sposób płynny przechodzimy w odbiorowy etap. Tak? Właściwie sensie jesteśmy już w etapie odbiorowym praktycznie stadionu, ale taką rzecz jak murawa no, musimy poznać bardzo dokładnie. To jak ona reaguje na pewne rzeczy, jak ona się zachowuje, w jaki sposób ją podlewamy, w jaki sposób ją nawozimy, jak ją kosimy, kiedy, o ile i tak dalej. Tam jest masa niuansów, nie sądziłem, że aż tak wiele, które decydują o tym, że potem to tak wygląda, a nie inaczej. Bardzo dziękuję za rozmowę. O nas, cieszę się, że pan prezes odpowiedział na, na tyle pytań i wyjaśnił tyle kwestii. To jeszcze mocniej wzrosło we mnie. O oczekiwanie, ale takie pozytywne, bo nie ma niepokoju, tylko jest taka taka ekscytacja. ekscytacja, tak jest dobre słowo, ekscytacja związana właśnie z tym, że jeszcze trzeba poczekać, żeby to wszystko czy pan prezes mówił zobaczyć na żywo. Cieszę się, że na profilu, na profilu stadionu opolskiego w social mediach możecie na bieżąco obserwować postęp prac. Tam państwo chwalicie się i pokazujecie, za co ja jako kibic jestem bardzo wdzięczny, bo, bo rzeczywiście o Przejeżdżając samochodem, za każdym razem spoglądam w stronę stadionu i opowiadam wszystkim, jeżeli jadę z innymi ludźmi, że tutaj już za chwilę nasz nowy dom powstaje. Ale, przepraszam, ale zerknąć do środka nie można zerknąć, że jest to miejsce budowy. A tak. dzięki Państwa zdjęciom i z aparatu, i z, i z drona można zobaczyć i poczuć się prawie, jakby tam było się na miejscu. A to już niedługo, bo 14 grudnia oficjalne planowe planowane przekazanie. zakończenie, przekazanie. Tak co nie znaczy jednocześnie, że 14 grudnia kibice będą mogli tam wejść, ale to jest oczywista sprawa. Ale pomyślimy nad tym, żeby faktycznie zrobić coś takiego. Trzymam kciuki, na żeby nam się to udało, bo do lutego, do meczu ligowego będzie ciężko wytrzymać, ale jak będzie trzeba, to wytrzymamy, bo czekaliśmy na stadion w Opolu już bardzo długo. To jest teraz bardzo dobry moment, ja tak namawiam znajomych groundhopperów, czyli takich fanów piłki nożnej, którzy lubią odwiedzać różnorodne stadiony na to, żeby przyjechać do Opola, bo ten sezon będzie wyjątkowy. Ostatnie kilka okazji, żeby zobaczyć stadion, rozgrywki przy stadionie, na stadionie przy Oleskiej. Tak? Stadion, mm -hmm. który w 1930 roku został wybudowany, więc niespełna 100 lat. Eee, I później już nie... <laughs> według koncepcji eee, w tym miejscu powstanie Aquapark, czyli stadion będzie rozebrany, więc jakby to, kto nie przyjedzie, to już nie będzie miał takiej okazji tak. i jednocześnie kilka miesięcy później całkiem nowy ja nie mówiłem dzisiaj w ogóle na ten temat, że najnowocześniejszy w Polsce, że ekologiczny, bo to wszystko można przeczytać, tak? tak. To, to wpisując Stadion Polski w internecie wyskakują od razu informacje właśnie o tych zbiornikach na deszczówkę, o tych panelach fotowoltaicznych, o tych wszystkich rozwiązaniach, które mają właśnie być ekologiczne i zarazem zmniejszyć koszty utrzymania. Dlatego ja tego wątku nie poruszałem po to, żebyśmy się mogli mhm. skupić na tych rzeczach, których kibice, yy, których ja jako również kibic yy, Mieliśmy jakby znak zapytania, a tutaj dziękuję bardzo za, za wyjaśnienie tych kwestii. Bardzo serdecznie dziękuję Panie Prezesie dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za bardzo e, miłą rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy mogli się jeszcze spotkać, czy to na nowym Stadionie Opolskim, czy może podczas Dnia, e, Dnia Otwartego, jeżeli takowy nastąpi, czy może podczas jakichś wydarzeń, a może jeszcze tutaj w studio, kiedy m, będziemy mogli sobie porozmawiać. E, pan Patryk Stasiak. Prezes Zakładu Komunalnego w Opolu był moim i waszym gościem, a ja drodzy widzowie, drodzy słuchacze, wam również dziękuję i cieszę, mam nadzieję, że yy, nasyciła Was dzisiejsza nasza audycja, nasze nagranie, nasyciło Waszą ciekawość. Jeżeli macie kolejne jakieś pomysły. Zagadnienia lub pytania, to piszcie w komentarzach. Postaramy się skontaktować z Panem Prezesem, a może zaprosić go jeszcze raz, aby odpowiedzieć na kolejne pytania. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Ja również dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie, kibice. Pozdrawiamy szczególnie wszystkich kibiców z terenów zalewowych: z Kłupczyc, Głuchołas, Nysy, Prudnika i wszystkich innych miejsc: Skorogoszczy, Lewina Brzeskiego i wszystkich innych miejsc, gdzie kibice odry. Naszej niebiesko-czerwonej rodziny pojawiają się teraz w tym trudnym czasie. Jesteśmy z Wami. Dziękujemy również bardzo. Ja w swoim imieniu bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w akcję pomocową, piłkarzom, całemu środowisku i wszystkim klubom, które, widząc apel kibiców i apel naszego klubu, dołączyły się do tej akcji pomocowej. W takich trudnych momentach trzeba pomagać sobie, pokazać, że jesteśmy jednością. I podczas świętowania wygranych meczów przy Oleskiej, a później na nowym stadionie Opolskim, i właśnie w takich trudnych momentach. I tym takim akcentem bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Dziękuję Panie Prezesie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia, do widzenia. Studio 51 w Studio Emiter na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Do usłyszenia, do widzenia. widzenia.